W związku z trwającym tygodniem zrównoważonego transportu w Szczecinie, jak i w wielu miastach w Polsce, został zorganizowany przejazd garniturowców na rowerach. Dzisiaj przynajmniej pokażemy części osób, że można jechać w normalnym stroju, niekoniecznie w dresie i krótkich spodniach, czapce wełnianej na rowerze i można jechać normalnie tak, jak człowiek chodzi ubrany do pracy. Natomiast z drugiej strony pozostaje i tak niedosyt. Pozostaje niedosyt w postaci tego, że dzisiaj jadąc choćby rano przy ulicy Wojska Polskiego widzę po raz kolejny, zresztą o czym pisała jedna z gazet dzisiaj, widzę po raz kolejny likwidację ścieżki rowerowej, bo jest ważny turniej tenisowy. Ostatnio jazda na rowerze stała się bardzo popularna. Coraz więcej osób porzuca samochody, by pojeździć na dwóch kółkach. Jest to pewnego rodzaju happening. Wiadomo, na różnego rodzaju happeningach stroje są jak najbardziej dozwolone wszelkiego rodzaju. A w tym przypadku po prostu jest to demonstracja tego, że na rowerach mogą jeździć wszyscy i poprzez ten strój jest to zwrócenie uwagi na to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Dojeżdżam codziennie rowerem do pracy, więc nie ma tutaj problemu i nikt nie musi mnie namawiać. Korzyści z jazdy na rowerze jest bardzo wiele. Przede wszystkim jest to dobre dla naszego zdrowia, ale również pozwala na szybsze poruszanie się podczas, gdy samochody stoją w korkach. Marynarka trochę upina w barki, ale da radę jeździć rower miejski, więc przystosowany do takiej jazdy raczej nie ma problemu. Ja jeżdżę niezależnie od tego, jaka jest pogoda, najgorzej jest w deszczu, ale w śniegu da radę jeździć, fajnie jest, jak ktoś lubi trochę dreszczyk adrenaliny. Super sposób na dotlenienie się przed pracą, żeby pobudzić mózg do działania. Garniturowcy pokonywali trasę m.in. ulicami Piłsudskiego, Szarych Szeregów, Aleją Piastów, Placu Kościuszki, Krzywoustego. Każdy może jeszcze wsiąść na rower, ponieważ Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu trwa jeszcze do 22 września. Wtedy to właśnie można skorzystać również z darmowego przejazdu komunikacją miejską przy okazaniu dowodu rejestracyjnego samochodu podczas sprawdzania biletów przez kontrolerów.